Cześć, to Justyna i dziś o tolerancji. Od 1995 roku co roku 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To święto ma na celu promowanie szacunku i akceptacji dla odmiennych od własnych kultury, wyznania, koloru skóry, orientacji seksualnej. Dzień ten jest też takim przypomnieniem, żeby nie oceniać innych ludzi przez pryzmat pewnych schematów i stereotypów, jakie posiadamy. Niestety, mimo tego, że znaczna część ludzi deklaruje, że jest tolerancyjna wobec innych, to ta tolerancja jest tak naprawdę tylko na poziomie teoretycznym i deklaracji, a nie prawdziwej akceptacji. A moim zdaniem to jest świetne, że my mamy tyle różnych kultur, że na świecie jest taka różnorodność i każda kultura coś fajnego, dobrego, ciekawego wnosi i myślę, że dla każdej kultury znajdzie się na świecie miejsce, po prostu. Tymczasem, mimo że mamy XXI wiek i teoretycznie właśnie deklarujemy tą akceptację wobec innych, to nadal niestety wiele jest przejawów dyskryminacji. I tak na przykład ludzie mogą odczuwać brak tolerancji, na przykład ze względu na swój wiek. Często mówi się, że młody to jest głupi, a staremu to się już nic nie chce i na przykład tylko zabiera miejsce pracy młodym osobom. Innym rodzajem nietolerancji może być na przykład uważanie osób niepełnosprawnych za gorszych, na przykład pracowników, albo za takie osoby, które są niesamodzielne, które trzeba we wszystkim wyręczać, za które trzeba wszystko załatwiać, a tymczasem oczywiście wiadomo, że występują takie osoby, które sobie same nie radzą, natomiast wiele osób niepełnosprawnych świetnie sobie radzi i jest samodzielna. I właśnie niestety my jako ludzie mamy tendencję do wrzucania wszystkich innych do jednego worka, zwłaszcza właśnie jeśli kierujemy się różnego rodzaju krzywdzącymi stereotypami. Kolejną grupą, która może się u nas w naszym kraju spotkać z dyskryminacją, z brakiem tolerancji, to wszelkiego rodzaju grupy wyznaniowe. Niestety spora część Polaków nie potrafi zrozumieć, że ktoś inny może mieć inne wyznanie, może wierzyć w co innego, a niekoniecznie być chrześcijaninem. Kolejna grupa społeczna, która jest często dyskryminowana, czy wobec której są wręcz ataki, to osoby o innej niż heteronormatywna orientacji seksualnej. No i niestety trzeba przyznać, że w naszym kraju osoby ze społeczności LGBT nie mają łatwego życia. Często spotykają się właśnie z hejtem, atakami, nawet ze strony władzy. Niestety, nawet w psychologii był taki niechlubny okres, w którym uważano, że z homoseksualizmu można kogoś wyleczyć, co jest oczywiście bzdurą. Na szczęście obecnie psychologia po prostu rozróżnia różne orientacje i nie traktuje ich jako zaburzenie. Inne przykłady braku tolerancji to na przykład rasizm, czyli uważanie, że nie wszyscy są równi, a osoby będące przedstawicielami innej rasy są na przykład gorsze, mniej inteligentne albo na przykład mają takie cechy charakteru, które sprawiają, że są niebezpieczne. Co oczywiście nie jest prawdą, bo tak jak już mówiłam, nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Kolejnym przykładem jest seksizm, który obejmuje stereotypy i dyskryminację ze względu na płeć danej osoby. I coś, co obecnie u nas jest, no powiedzmy sobie na czasie i teraz możemy się z tym stykać, ksenofobia, czyli lęk i niechęć wobec obcych, lęk przed obcymi, lęk przed cudzoziemcami. Ja osobiście uważam, że szacunek wobec innych lub jego brak wynosi się z domu. Dlatego uważam, że każdy, kto jest rodzicem, zwłaszcza takiego małego dziecka, powinien sobie uświadomić, że to jak on się odnosi do innych ludzi, co o nich mówi w zaciszu domowym,
czy to właśnie o innym wyznaniu, o innej orientacji, czy o innej narodowości, to dziecko bardzo szybko chwyta i właściwie przyjmuje jako własne, zwłaszcza do tego momentu, dopóki nie jest samo w stanie swojej opinii, że tak powiem, sformułować. Dlatego też myślę, że to my, rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby uczyć nasze dzieci szacunku do innych ludzi, szacunku do tego, że mogą być od nas odmienni, a to nie oznacza, że są przez to gorsi. To na nas leży właśnie odpowiedzialność nauczenia tego naszych dzieci, aby im może w przyszłości żyło się jednak troszkę lepiej. Okej, i to tyle na dziś, więc jeśli podobał Ci się taki filmik, zostaw dla mnie łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!